A wiecie, że Pawłowicz, Piotrowicz i Przyłębska zarabiają ponad 40 koła miesięcznie? Pamiętacie tą wspaniałą posłankę, co wielkie żarcie robiła na sali sejmowej? Dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym wpieprza jeszcze więcej. Oraz odkrycie towarzyskie Kaczyńskiego, Julia Przyłębska. Ona dzisiaj walczy o podwyżkę, spokojnie siedząc sobie w swojej willi z basenem. Za komuny był katem opozycji. Dzisiaj jest szanowanym działaczem PiSu. Pan Piotrowicz nie zmienił poglądów. On tylko przystąpił do PiSu. Zostań do końca tego filmu, a poznasz majątki całej tej trójki sędziów. Ich oświadczenia prawie są oficjalne. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim subiektywnym vlogu zabiorę cię w przygodę do Trybunału Konstytucyjnego. Poznasz trzech wspaniałych muszkieterów, którzy walczą o to, aby nasza konstytucja nie była zbrukana. Oczywiście żartowałem. Panią Krysię każdy zna. To ta sama, co grozi dziennikarzom, ta sama, co w Sejmie zamiast pracować wpierdziela kanapki. No i na koniec, jak już jej się w tym Sejmie naprawdę kuper palił, to Kaczyński postanowił w nagrodę wysłać ją do Trybunału Konstytucyjnego. Pani Krystyna Pawłowicz, przepraszam, sędzia Pawłowicz, za swoją wierność i lojalność do Kaczystanu dostaje dzisiaj 40 tysięcy złotych miesięcznie. Pewno myślicie sobie, że za te 40 koła to trzeba naprawdę dużo pracować. Nie. W PiSie jest tak. Im jesteś wierniejszy, wierniejsza, tym dostaniesz więcej, ale tym mniej musisz pracować. A więc pani Krysia w 2022 roku brała udział w 14 rozprawach. Średnio jedna rozprawa na miesiąc. Jedna. Za czasów Platformy to było około 5 rozpraw w miesiącu i jedna w tygodniu ponad. Więc dużo pracuje? No nie, nie pracuje dużo. Może sobie myślicie, że no, za czasów PiSu to jest wszystko tak zaje fajnie i nie ma żadnych problemów, że do Trybunału nie trafiają nowe sprawy. No nie. Do Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj trafia 20% spraw więcej niż za czasów Platformy. No to dlaczego oni nie podejmują odważnych działań, rozwiązać te delikty konstytucyjne? Ano nie podejmują dlatego, że prezes Pani Przyłębska nie jest w stanie okiełznać swoich szalonych ogierów w swoim stadzie. Właśnie w ten sposób dochodzimy do drugiego bohatera dzisiejszego vloga. Wiesz co, skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie, subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki, wracamy do filmu. Na razie. Pani Julia Przyłębska, prezes Julia Przyłębska, odkrycie towarzyskie Jarosława Kaczyńskiego, dzisiaj pracując 14 razy w roku, 14 razy w roku, dostaje ponad 40 tysięcy. No ale te obiadki i kolacyjki, które gotuje dla Kaczyńskiego, no niestety są coraz droższe. Coraz wykwintniejsze składniki, może wino trzeba jakieś dokupić. Więc co postanowiła zrobić pani prezes Przyłębska? Wystąpiła o podwyżkę. Od dzisiaj pani Przyłębska chce zarabiać o 10 tysięcy więcej. No faktycznie jest to około 20%, czyli ta podwyżka zgodna z inflacją. Ale po pierwsze, jak ktoś zarabia 40 za nic nie robienie, to dlaczego dać mu 50, jak dalej nic nie będzie robić? A może dlatego, że była, jest i będzie wierna Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jeżeli chodzi o wierność ideałów i przekonań, to mistrzem świata, moim zdaniem, jest sędzia Stanisław Piotrowicz. Za komuny walczył z opozycją, wsadzał opozycjonistów do więzienia jako prokurator stanu wojennego. Wywiązywał się ze swoich obowiązków sumiennie. Staszek, gratulacje. Myślicie, że bycie komunistycznym prokuratorem dzisiaj przeszkadza PiSowi? No nie, nie przeszkadza. Dlaczego? Dlatego, że to jest ich komunistyczny prokurator. Nieważne, czy kiedyś
tępił opozycję. Ważne, że dzisiaj jak tępi opozycję, to robi to dla PiS-u. A czy tępi opozycję dzisiaj? Oczywiście, że tak. Jako sędzia w Trybunale Konstytucyjnym, pan Piotrowicz może uwalić łeb każdej ustawie, która przychodzi do Trybunału Konstytucyjnego z ramienia opozycji. Albo jest bardzo, ale to bardzo nie pomyśli PiS-u. No i właśnie w ten sam sposób może nie wsadza ich dzisiaj do więzienia, ale ukręca łeb wolnej, demokratycznej opozycji. I co ciekawe, on też chce podwyżkę. Też chce zarabiać prawie 10 koła więcej. Ale zaskoczę was, pan prokurator Piotrowicz w zeszłym roku też tylko 14 razy pracował, a w tym roku chyba 3 razy. Ludzie, za co oni biorą pieniądze? To jest 40 tysięcy miesięcznie netto za to, że raz w tygodniu się zbiorą. A może zmienić im system wynagradzania na taki, gdzie będą płacone mieli od rozprawy albo od wydanego wyroku, gdyby zaczęli zapieprzać. No ale na koniec obiecałem wam lustrację, no nie oświadczenie lustracyjne, bo oświadczenie lustracyjne pana Piotrowicza trochę go pogrążyło, ale lustrację oświadczeń majątkowych wspaniałej trójki. Krystyna Pawłowicz moim zdaniem jest najsprytniejszą z nich wszystkich, bo jak wejdziecie sobie na Trybunał Konstytucyjny, oświadczenia majątkowe, to oświadczenie pani Krysi jest całkowicie zablokowane. Złożyła wniosek do prezes Trybunału ze względu na obawę o swoje życie i zdrowie. Prosi, aby jej oświadczenie majątkowe nie było publikowane. Pani Krysiu, ale oświadczenia majątkowe w rubryce adres zamieszkania albo adres nieruchomości są zawsze zamazane. Tego nikt nie widzi. No chyba, że się pani boi, że prezes Przyłębska weźmie to na obiadek z Kaczyńskim. A po drugie, nie ma co się wstydzić, pani Krystyno, naprawdę. Nawet jak pani ma tam kilka milionów, to i tak Obajtka pani nie przebije. Do Obajtka zaraz wrócimy. Jest pan Piotrowicz, no, pan Piotrowicz już wykazał się odwagą. Opublikował swoje oświadczenie majątkowe. Możecie je tutaj zobaczyć. To oświadczenie majątkowe nie dotyczy. Wszystkiego nie dotyczy. Czego by się nie zapytać w oświadczeniu majątkowym, to nie dotyczy, nieważne. Jedyne co, to sprytnie w rubryce, gdzie jest mowa o dochodach, napisał dochody zgodne z PIT. Czyli co, teraz mamy się zwrócić do Urzędu Skarbowego o odtajnienie twojego PIT-u, panie prokuratorze? Jeżeli tak pan piszesz w swoim oświadczeniu majątkowym, to tym samym dajesz nam pan prawo do tego, żebyśmy pytali Urząd Skarbowy o pana dochody. Bo dochody sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak samo jak i posłów czy senatorów, są jawne, a nie sprytnie zakamuflowane. No i na koniec tej trójki pani prezes Przyłębska. No jej to już się chyba nie chciało tego wszystkiego chować. Wskazała, że ma ponad 300-metrowy dom z basenem, z działką o powierzchni ponad 2000 metrów, ale zapomniała podać, jaka jest wartość tej nieruchomości. Ale z drugiej strony, czy to jest 3 miliony, czy to jest 4 miliony, przecież Obajtek i tak się po to nie schyli. Co się pani boi? Jak macie jakieś inne teorie na temat tej bandy, która dzisiaj przejęła Trybunał Konstytucyjny, albo wiecie coś, czego ja nie wyeksponowałem w tym materiale, to piszcie w komentarzach. Będzie mi miło za każdy komentarz, każdego suba, a także każdego lajka. Dzięki i do zobaczenia już niedługo. Na razie.